Hejka, dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Witam się z Wami w piękną środę. Słuchajcie, u nas jest piękna pogoda, świeci słoneczko, jest bardzo ciepło, dlatego bardzo się cieszę, jest taki kopniak, żeby coś robić. Słuchajcie, wczoraj był wtorek, też było pięknie na dworze, troszkę porobiliśmy, zrobiliśmy pierwszego grilla w tym sezonie. Pograbiliśmy troszkę, uporządkowaliśmy kwiaty, także powoli coś tam działamy na dworze. No niestety pogoda w najbliższych dniach nie będzie dla nas łaskawa. Widziałam, że już chyba we piątek czy w sobotę ma sypać śnieg, także niestety wiosna do nas nie chce przyjść na 100%. No miejmy nadzieję, że po świętach coś się ruszy i naprawdę zrobi się już fajnie i ciepło, bo już chciałabym pochować te buty jesienne, zimowe, naprawdę już. Powiem Wam, że już czekam, aż ta wiosna przyjdzie do nas w 100%, no ale oczywiście nie narzekam. Dzisiaj, słuchajcie, jest ważny dzień. Wczoraj dostałam od naszej pani jubilerki SMS-kę, że nasze obrączki są gotowe. Dlatego czekam na Dawida. Zjemy szybko obiad, wypijemy kawkę, jak zdążymy, i będziemy jechać odebrać nasze obrączki. Musimy się spieszyć, bo tam jest tylko do 17 otwarte, a myślę, że Dawid będzie około 15 w domu. Powinniśmy na spokojnie zdążyć, ale oczywiście zawsze tutaj trzeba mieć chwilkę zapasu czasowego, bo nie wiadomo na przykład jak z parkingiem. Dlatego mam nadzieję, że wszystko nam się uda. Bardzo się cieszę, oczywiście obrączki Wam pokażę, tak jak mówiłam w vlogu chyba 2 tygodnie temu, że pokażę Wam te obrączki. No dobra, nie przedłużając, bo ja muszę iść robić obiad i dzisiaj na obiadek będę robiła wątróbkę. Wiem, że dużo osób nie lubi wątróbki, tak samo Dawid nie lubi, dlatego jemu zrobię po prostu coś innego. Muszę też zrobić sobie na jutro obiadek do pracy, bo jutro mam dnióweczkę, czyli od 6 do 18, także muszę sobie coś zrobić do jedzonka. Dobra, ale nie przedłużając, ja lecę robić obiad, a Was zapraszam do spędzenia czasu ze mną. Zrobiłam sobie właśnie kawunię i właśnie piję ją. Już prawie, że kończę, bo ja dość szybko ogólnie piję kawę, także już prawie kończę. A w tym leci mój serial na Netflixie, New Amsterdam. Dajcie koniecznie znać, czy oglądaliście go. Wiem, że to jest hit teraz na Netflixie. Ciągle widzę, że jest numer jeden na czasie. Także wiem, że dość sporo osób go ogląda, dość dużo osób go poleca. Ja również go polecam. Jestem jakoś w połowie drugiego sezonu, także już powoli będę go kończyć. Powiem Wam, że bardzo fajny serial, trzymający w napięciu, niekiedy wzruszający, także jeśli macie Netflixa, to bardzo polecam Wam, żeby go obejrzeć, szczególnie jeśli lubicie jeszcze taką dodatkową tematykę medyczną. Oczywiście nie jest to też
typowo tylko o szpitalu, również o problemach tych lekarzy czy pielęgniarek. Także bardzo Wam w międzyczasie polecam. Pokażę Wam nasze ozdoby świąteczne, dlatego nie przedłużam, tylko zaczynam Wam pokazywać. Odebraliśmy obrączki, no i są przepiękne. Idealnie wszystko pasuje, także nawet ładne pudełeczko dostaliśmy. Także jesteśmy bardzo zadowoleni. Kochani, my jesteśmy już w domu, widzieliście nasze piękne obrączki. Dajcie znać, jak obstawialiście. Z tego, co widziałam pod tym vlogiem, gdzie pokazywałam dwie pary obrączek, no to dobrze obstawialiście, także bardzo się cieszę. My też jesteśmy zadowoleni z obrączek, że już je odebraliśmy, także bardzo się cieszymy, że to już tak naprawdę niedługo, bo zostało niecałe już 5 miesięcy, także czas leci. Dopiero pamiętam, jak mówiłam, jeszcze rok, luzik, a tak naprawdę ostatnio już minęło, pykło. 5 miesięcy, także czas leci jak zwariowany, szczególnie teraz będzie leciał, no bo zrobi się cieplutko, także wiadomo, że człowiek będzie więcej czasu spędzał na dworze, więc ten czas też będzie szybciutko leciał. Powiem Wam, że jest godzina 18, ja powoli będę zabierać się jeszcze za ogarnienie do pracki, bo muszę sobie jeszcze wyprasować mundurek. Śniadanie sobie jakieś zrobić, coś przyszykować. No i powoli jeszcze może uda mi się na chwilę iść na dwór, bo jeszcze z godzinkę półtora będzie słonko, także może jeszcze mi się uda, ale muszę dla Was jeszcze zmontować ten filmik, żebyście go jutro zobaczyli, jak ja będę w pracy, bo jutro nie będę miała czasu, no chyba żebym wstała o 4 rano i montowała. Także zmontuję go jeszcze dzisiaj, wrzucę i jutro, czyli dzisiaj, jak wy oglądacie, no to będzie na kanale. Dobra, słuchajcie, nie przedłużam.
Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, nie zapomnijcie o subskrypcji. No i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. A ja życzę Wam udanego dnia. Także pa!